Dziś zagramy tryb zgadnij kto to z Gabi, ale nagroda do zgarnięcia będzie gigantyczna, bo jest to aż 100 tysięcy fałdolców. A żeby tego było mało, przed każdą rundą będziemy grali z Gabi pojedynek w grze Match Masters, a jego zwycięzca będzie miał dowolne ułatwienie w kolejnej rundzie. Jeśli Gabi jako pierwsza zdobędzie dwie rundy, wygra główną nagrodę, a jeśli ja wygram pierwsze dwie rundy, to nie zbankrutuję. Match Masters jest oczywiście partnerem dzisiejszego odcinka, ale zanim zaczniemy zgadywać, muszę zrobić moją ulubioną rzecz w każdej grze, czyli kupić najdroższy super spin w nadziei, że trafi coś ekstra. Super lucky spin do wygrania dużo golda, jakieś fajne skrzyneczki, więc zakręćmy kołem i zobaczmy. Zawsze mam szczęście w tego typu rzeczach. No i udało się zdobyć 5000 monet. Ale nie martwcie się, dla was oczywiście też mam coś fajnego, ale o tym troszkę później. No i jest już z nami Gabi. Gabi jest prawdziwym prosem w Match Masters. Ma ile? 36 tysięcy pucharków? 36,5 tysiąca. Ja mam 3800. No ale wyzwałem ją na prywatny pojedynek w trybie Random Studio. I ja wybieram sobie tutaj Magneto sobie wezmę. To skoro ty Magneto, to ja wezmę tutaj naukowca, profesorka. Tak jak mówiłem, każdy wie o co chodzi. Gra logiczna, więc musimy łączyć do siebie różne rzeczy, zbierać niebieskie gwiazdki, żeby uruchomić powera. Gabi zaczyna, a ja się boję, ja w strachu. Wykorzystam sobie już na początek tutaj Cleo i sobie z niebieskie skąpię, żeby było ich więcej. I zobacz, brakuje mi jeszcze jednej gwiazdeczki, ale o jest, dobra, tu będę miała. W następnej rundzie już używamy boostera. No to co, no ja też zrobię prostą rzecz, no niebieskie muszę polować, żeby mieć boostera, tylko gdzie tu jeszcze jakiś niebieski coś, ty, czas mi się kończy, dobra, no spokojnie, rozkręcam się. No to ja aktywuję i mój drogi, już teraz masz przechlapane. Nie podoba mnie się to! Nie podoba mnie się to. No myślałam, że będzie tego więcej, o co chodzi? Teleporta sobie zrób i trzech szeryfów sobie zrób. Dobra, Gabi mi pomaga, nie wiem, chyba chce przegrać. To jest dobry plan, trzech szeryfów dla mnie. Jestem wanted, więc jeszcze mam banki. Wow. No i teraz mam jeszcze dwa ruchy i mogę jeszcze Magneto. Dobra, używam Magneto. Nie no, to w tej rundzie myślę, że wygrałem już cały pojedynek. Dzięki mnie. Trochę tak. Daję ci tipa, masz bombę i piorun, nie? Patrz na to. Możesz je razem bić, nie wiem, czy o tym wiedziałeś, nie? Można korzystać z niewiedzy przeciwnika. Uczę cię, tak? Tłumaczę cię, jak to się gra. W końcu mam 36 tysięcy pucharków. Nieźle. Dobra, ja też mam pewną pomoc, dostanę więcej niebieskich. O, i ekstra move od razu. Dobra, ja nawet nie myślę, czy to ma sens, Magneto używam. To ma duży sens. Ja, ty nie masz szans, ty już się poddaj. Lecę jak patrz, co tu się dzieje. Jeszcze bounty, już nie, mam tego, no, aktywuję Magneto. Dobra, czy ja jestem w stanie cię w jednej rundzie dogonić? A, bo to jest twoja ostatnia runda, a tak, ty masz ale... dalej 100 punktów mniej. Ej, przestań, zobacz, co ja mam jeszcze, pana to. Mogłam to lepiej zrobić. No i co, ostatni mój ruch. Zdobędę sobie jeszcze trochę niebieskich. I tym oto sposobem 395, ponad 100 punktów. Manojek wygrywa, ja wygrywam. No i pomyślę nad moim ułatwieniem. Wy pamiętajcie, że też oczywiście możecie zagrać w Match Masters ze swoimi znajomymi. Wystarczy, że pobierzecie grę z linku w opisie albo zeskanujecie kod QR, który właśnie widzicie na ekranie. A całkowicie za darmo otrzymacie ekskluzywny pakiet Piniata z bardzo fajnymi prezentami w gierce. Ale ja wybieram ulepszenie takie, że nie możesz używać pytania jednego, czyli nie możesz pytać o płeć przeciwnika. Ani nie mogę ci powiedzieć, czy to facet, ani kobieta. Ciebie to nie interesuje. OP. A ja zacznę od prostego pytania. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta? Ciężko widać, bo trochę mi zasłania rzeczy, ale wydaje mi się, że to mężczyzna. To chyba było trochę takie naciągane, tak mi się wydaje. Ale odstrzelę wszystkich nie mężczyzn, żeby znowu tam Jacob się nie czepiał. Ty, no w sumie to nie, dużo mi to nie pomogło. Usunąłeś mi najbardziej basic pytanie, teraz jest naprawdę ciężko coś wymyśleć, ale ja troszeczkę waszych odcinków oglądałam i chciałabym cię zapytać, czy twoja postać ma jakieś nakrycie głowy lub jakąś chustkę, ale chodzi mi, że na głowie. Jakiś materiał dotyka jej włosów. Kurczę, Ariana ma gumkę albo jakąś spinkę, ale to chyba nie jest materiał. No, to już pozostawiam do własnej interpretacji, że tak powiem. Nie ma. Ariana też idzie do odstrzału. Dobra, ty, no sporo ich usunęłam. Czy moja postać głównie zajmuje się Fortnite'em? Ty, no mi się wydaje, że jest dobry w Fortnite, albo dobra. To nie było pytanie. Pytałem, czy głównie zajmuje się Fortnite'em. To jest nie jego powiedziałabym, zawód, a nie, że to jest jego główne zajęcie. Okay. Raczej nie. No dobra, no to odstrzeliwuję wszystkich Fortnite'owców. To było całkiem dobre pytanie, bym powiedział. Też mi się tak wydaje. Tutaj. No i pytanie, co z Mr. Beastem? On ostatnio mało Fortnite'a robi. Czyli Mr. Beasta proponowałabym ci zostawić. No to na razie zostawię, oddaję turę. Czy twoja postać ma ciemne włosy, brązowe, czarne, brunet, szatyn? Nie znam się na kolorach włosów. No, nie ma jasnych włosów. Okej, brązowe, czarne. Ma brązowe lub czarne włosy? No tak, no nie ma jasnych włosów, no. Okej, dobra. Pod maską też mogę ciężko widzieć, więc mówię tylko na tym, co
dobrze. Co tak myślę, to, co nie? Widzisz. Dobra, zostało... Ty, no trochę ich wyeliminowałam, jest dobrze. Czy twoja postać z zawodu jest muzykiem? Ja zadaję ci proste pytanie, a ty się zastanawiasz, jakbyś nie wiem... To jest naprawdę trudne pytanie, bo ja za bardzo nie znam tej postaci. No to użyj Google'a. Czy Marshmello zajmuje się muzyką? Nieźle, nieźle. To jest skepciem tutaj takie rzeczy by przeszły. Ty, no Google mówi, że tak. No Neymar nie jest. LeBron James nie jest. Ja widziałam, że Neymar coś tam nagrywał. Nie, ja pytałem, czy zajmuje się głównie muzyką. To nie było to pytanie, jeżeli oszukałeś, to przegrywasz rundę, pamiętaj. Mr. Beast nie jest, Patrick nie jest, no to zostało mi 4 osoby. Czy twoja postać ma okulary na oczach? Na twarzy ma. Gościu! OP pytanie. Dobra, ja nie wiem czemu, ale ty strasznie dużo zahaczasz o Marshmello i już w pierwszej rundzie się trochę zdradziłaś i ja bym sugerował, że ty próbujesz mnie tutaj wziąć pod to i to faktycznie jest Marshmello. No i ta cisza też mi się wydaje, że sugeruje. A mnie korci, żeby strzelić tego Marshmello, wiesz? Dawaj, próbuj. Czemu nie? 100 tysięcy mam na to głowie, ale tak korci. Dobra, zadaję pytanie. Czy twoja no. postać... Nie, to ty pytałaś o okulary, to nie mogę to samo. Czy twoja postać ma... ma nakrycie głowy? Czy widać jej twarz całą? Bez żadnego... Szybko, bo 3 sekundy mam! Widać! Czy widać jej twarz, czyli to nie jest Marshmello? Jezus, ty tak trolujesz! Ty, chcesz mi powiedzieć, że ty masz teraz 2? Czy ty będziesz zgadywał w przyszłej rundzie, czy nie? No patrz na to, że ty masz 3, no to chyba będę musiał. Ale ty tam bez presji oczywiście. Ja myślę, że ja wiem, co ty masz. Takiego całkiem znanego muzyka, ale no nie będę ci mówił, tak? Ty... Major Lazer. Czy ty też masz jakiegoś muzyka? Jakoś tu podprogowo? Dobra, ja zgaduję, mój drogi. Zgadujesz? No, pana to! Kogo miałaś? Travisa. Kogo trafiłaś? Ja nie miałem. Ja go odstrzeliłem! Jezus! Wygrałem! Korzystając z okazji, chciałem was zaprosić do mojego nowego teamu w Match Masters, ale uwaga, jest tylko 50 miejsc, więc kto pierwszy, ten lepszy. Tym razem zagramy w tryb Blow Them Up i ja wybiorę sobie Checkmate Charlesa, bardzo fajny, szachowy, uwielbiam szachy. To ja z racji, że jestem bardzo zakochana, biorę Valentine Vini i lecimy. Tutaj mamy 3 rundy, ale po 3 ruchy i wszystkie rzeczy, które wam wypadną, typu jakieś bomby i inne tego typu rzeczy, eksplodują od razu. Dobra, ja tu mam ekstra move od razu, zaczynamy. I widzieliście, od razu tam to wybuchło. Tak. Aktywuję checkmate'a, mojego szachowego mistrza. 2 wieże poszły, nie wieża i królowa chyba. Poszło. Teraz konie. Ja już chyba przegrałam, coś czuję. Jeszcze... Nie wiem, czy ty wiesz, co robi Valentine. Vini, ale Vini jest totalnym kozakiem. Zamienia w serduszka kolory. Ale, co więcej, on potem je aktywuje i sobie, zobacz, cyk, pyk, o, prawie remisi. Prawie remisi, to jest ostatnia runda. Ja zapomniałam, że to są tylko 3. No, ty no, teraz musisz zrobić dobry ruch. Jezu, widzę. 4 i od razu się odpala jeszcze tutaj. Dobra, a jeszcze w ogóle mamy nasze pomocnicze perki. A zapomniałam użyć. Ja też. Dobra. Za szybkie są te 3 rundy. Wygrała Gabriela, ja przegrałem, Gabriela wygrała, gratuluję. Dziękuję. No i myśl, jakie będziesz miała ulepszenie w kolejnej rundzie. Tym razem Gabi wygrała, więc Gabi dostaje pierwszy ruch. No i ty masz też ułatwienie, możesz wybrać sobie, co ci się marzy. Chciałabym stestować eliminację całego rzędu, bo jestem ciekawa, jak mi wtedy pójdzie, więc jak możesz, to powiedz mi, który rząd mogę od razu odstrzelić. Tam, gdzie nie ma twojej postaci. Takie trochę mocne to nie wydaje ci się, że za mocne trochę? Przegrałam ostatnią rundę, więc spróbujmy. Muszę się teraz odbić. Dobra, to możesz odstrzelić sobie cały pierwszy rząd. Dobra. Sporo fajnych postaci, ale... Chociaż Jacob 2 rzędy sobie w odcinku ze mną strzelił. Czy twoja postać, czy można ją jeść, czy jest jedzeniem? No myślę, że są tacy wariaci, którzy jedzą. Nie pomagasz mi, no Adrian! No bo ja nie wiem, czy takiego kotka mogę sobie odstrzelić. No nie, to bez przesady, Gabriela. To aż nie takie wariaci. No aż nie takie wariaci. Czyli można no tak, jeść. Tak. Nic ci się nie stanie, jak to zjesz, no. Dobra, no, sporo. Zastanawiam się tylko pi 100. Czy to jest jedzenie, czy nie? No to się zastanawiaj dalej. To jest shake? Przypatrz się i zdecyduj. No tak, to jest shake. Czy twoja postać jest człowiekiem, czy nie jest człowiekiem? No nie jest. Nie jest człowiekiem. Dobrze, nie. Więc odstrzeliwuję wszystko, co jest człowiecze. Ty no chyba wszystko, no tak nie za dużo odstrzeliłem. Czy... No to się skup, bo jak przegrasz tą rundę, to przegrasz już cały mecz. Dobrze, to jest OP pytanie. Czy no. żyjesz w wodzie? Ja nie żyję. Znajdujesz się w wodzie, czy mieszkasz w wodzie? Szybko, ja mam nie mieszkam. Sekund. Czy jesteś stworzeniem morskim? No ja nie jestem, ja jestem człowiekiem. No jedzeniem się moja postać jest chyba, tak?
Deklu, nie, moja postać nie jest stworzeniem morskim. Okej, okay, rybki odpadają, jelly odpada. No nie było to jak na 3 minuty myślałem, czy 10. To teraz patrz, ja w sekundę, czy twoja postać jest warzywem, albo ma coś z warzywami w środku? No nie jest. Nie jest warzywem. No dobra, to odstrzeliwuję wszystkie warzywne. Hamburger oczywiście też ma warzywa w środku, bo jest pomidor, więc odstrzeliwuję. Korn jest oczywiście warzywem. Myślę, że banan też jest warzywem. Banan jest owocem, co ty wygadujesz? Czy parówka jest warzywem? Nie, to jest mięso, a to może jest, to jest wegańska parówka z warzyw. To musisz mi w tym pomóc, bo moim zdaniem to jest wegańska parówka. Parówka a ty nie musisz jest warzywem. Kurde, no, to nie było takie dobre pytanie, no. Czy twoja postać jest związana z pomidorami? Czy mogą w niej znajdować się pomidory, albo ma pomidora na głowie? Mogą w niej znajdować się pomidory, oczywiście. Dobra, shake nie, no ustalmy, że on jest żółty, to nie. Banan też nie. Ten hot dog taki szemrany, ale dobra, masz. Czy twoja postać jest zwierzęciem? Wydaje mi się, że tak. Co to znaczy wydaje mi się, że tak? Jest no, czy nie jest? Raczej jest. 90... Dobrze, czyli banany 90%. Odwalam. Czemu ty tyle... zostawiam. Parówka nie jest zwierzęciem. Dobra, odstrzeliwuję, czyli jego oddaję ci. 4 mam rzeczy, ty miałeś całą tą. Do odstrzelenia jest remis. Dawaj, bo ja zgoduję w kolejnym rzucie. To ja zgoduję. Czy twoja postać ma widoczne oczy na froncie twarzy? Czyli z przodu, tak jak my normalnie. Normalnie ludzie mamy, nie że gdzieś na głowie i że zakryte ma okularami. Tak. Czy widać? Tak. Dobra. Czy twoja postać jest rybą? Tak. Okej. Okay. No dobra, to w tym momencie ja będę miał 50-50 ty. Ja chyba nie będę ryzykowała i nie będę jeszcze zgadywała. No nie, no jak? No musisz, ja mam tylko 2. Nie, ja się boję, bo ja na pewno nie trafię, więc już nie będę ryzykować. Jak teraz trafię, to wygrywam, bo dwie rundy wygrywam i koniec, no ale dobra. Dobra, ja mam pecha. Czy twoja postać ma wąsy? No kurde, bym powiedział, że ma chyba, no. Mogę już zgadywać? Nie możesz, jak zadałeś pytanie, to nie. Ale ja nie, zgaduję. Nie, rób tego. Idę w Kepcia. Kepcie to mój kolega, przyjaciel, kocham. Kocham go. Dobra, 1-1. Po raz kolejny wyzywam Gabi na Random Studio i ja wybiorę sobie panią Queen Cobra, bo jestem fanem węży, a Gabi to niezła żmija. Co ty gadasz? To ja z kolei wybiorę UFO, bo Adrian gada jakby był z kosmosu. Gabi zaczyna, mamy tryb z fireworksami, no i co? Niepowodzenia ci życzę. Tutaj odpalam sobie pomarańczowego fireworka i to by było na tyle w tej rundzie. Extra move od razu. No nie przesadzaj. Extra move od razu. No trochę mi się to nie podoba. Aktywujemy kobrę, bo już mało czasu mi zostało tutaj. Kobrowe oczy pozmieniają kolejności. Płacz, 115, 115. Łeb, łeb. Dobra, czy uda mi się naładować jeszcze niebieskie? Chyba nie, zrobimy tak. Żeby ich trochę pozbijać. No dobrze jej idzie w tej rundzie. Manojku, zrobisz to. No, nie mam nic fajnego. Tu zrobię i coś może spadnie. Nie. Przegrałem ostateczną rundę, no i teraz muszę się postarać zgadnij kto to. Ostateczna runda, tym razem Gabi zaczyna, bo ja znowu przegrałem i Gabi tak, ma jest. Dodatkowe pytanie, więc w pierwszej rundzie może zadać 2 pytania. Okej, okay, na start coś bardzo łatwego. Czy twoja postać to mężczyzna? No na to wygląda, na to wygląda. Muszę przyznać, że mężczyzn jest niestety więcej, więc będzie ale na tak, pewno ciężej. Ale tak, nadal wydaje mi się, że dość podobnie, no. W ikonach i tak dalej jest dużo więcej mężczyzn, tu jest tak pół na pół bym powiedział. Czy twoja postać ma krótkie włosy? Na 0, na 1, na 2, takie bardzo krótkie. No nie no, aż tak krótkich to nie ma. Te są krótkie, te też raczej. Pan łysy, no to... chyba ma krótkie. Ty no, sporo wyeliminowałeś. No, Gabi jest sporo. Łatwo, bo Gabi jak wygra, to się wzbogaci potężnie, a jak przegram, to się potężnie nie wzbogacę. Takie pytanie mi się kreuje jedno, które mi połowę powinno odznaczyć. Czy twoja postać ma czarne włosy? Czarne? Albo brązowe, no takie naprawdę ciemne. Czarnych nie ma, ale ma ciemne. Czarnych nie ma, ale ma ciemne, czyli teraz mógłbym też odstrzelić wszystkie, które mają czarne. Ale z big brainiłem. Nie ma nikt czarnych włosów. Ty no ma, dobra. No to nie wiem, no to na razie zostawię brązowe też. Odstrzelę po prostu wszystko, co nie jest ciemne. Ej, i tak sporo wyeliminowałeś. No, pytanie tylko, czy na przykład ci co... No nie, no dobra, ci mają też ciemne. Ja myślę, że mam bardzo dobre pytanie, że to pytanie mnie ustawi. Czy no, twoja tyle postać... myślisz nad tymi pytaniami, że musi chyba cię tak. ustawić. Czy twoja postać ma widoczny zarost? No ma widoczny, ma. Nie podobają mi się te twoje pytania. Tutaj nie ma, nie ma. Zostało mi 5. No mocne to było pytanie, ale ja też teraz mam takie pytanie proste, które mogę już zadać w końcu. Czy twoja postać jest kobietą? Nie, moja postać nie jest kobietą. Nie jest. Tu kobieta, tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ty, bo ja mam 6. Mam pytanie, które może mnie ustawić, ale może mnie też upupić, ale dobra, spróbuję. Upupić. Czy twoja postać ma kolorowe włosy? Co to znaczy? Chodzi mi, czy ma niebieskie, zielone włosy.
kiełbasy. No to nie, no takich niebieskich albo zielonych to nie ma. Kurczę, no byłam pewna, że masz któregoś z tych farbowańców, ale wychodzi na to, że nie. Ciekawe pytanie o włosy, bo ja też mam pytanie o włosy, tylko ja nie, nie wiem, o kolor. Możesz, bo... Nie, bo to nie jest o kolor. Okay. To jest o długość. Czy twoja postać ma bardzo krótkie włosy? Typu właśnie Jerzyk. Wydaje mi się, że chyba nie. To zaśmianie właśnie tak, dobra, czyli... Bardzo krótkie ma ten, ten i ten. Trzy mi zostały. Ty, no jest remis. Bo ja cię zapytałem o kolor włosów tam któreś raz. Czy ma czarne albo ciemne, tak? No powiedziałam, i że ciemne. I powiedziałeś, że ma. Farbowane to nie jest ty. Jakby tam widać pod spodem, że on pewnie ma ciemne, ale ma zafarbowane. Czyli to też się liczy, czy nie? Czy mogę to strzelić? Ja nie wiem, bo nie widzę tej, tej postaci, więc nie mogę stwierdzić. Nie no, powiedziałeś, że ma ciemne. A dla mnie zielony nie jest ciemny. Ale ciemny zielony. Dobra, jest ciemny. Trudno, Adrian, próbuję. Nie, bo to był jasny zielony, to był jasny zielony. Mam dwa. Dobra, ja jestem pewna, że trollowałeś i coś źle. Nie, nie, ja jestem pewien, że tutaj jest leży 100 tysięcy na koncie, a ty sobie tam siedzisz i czujesz. Zgaduję w następnej rundzie, zgaduję. Nie, nie wiem jeszcze. Czy twoja postać ma nakrycie głowy? Jeżeli pada deszcz, to pewnie coś tam se założy na tą głowę. Dobra. Co masz na... Aha. Zgaduj, zgaduj, zgadula. Jestem pewna, że coś odstrzeliłeś najważniejszego. Powiedz i przyrzeknij, że w następnej turze zadasz jeszcze raz pytanie. No nie, no nie, to ja wtedy nie... muszę Dobra, zgadywać. To ja muszę zgadywać, bo ty zgadniesz, jak ja nie zgadnę. To jest za ciężkie, to jest najcięższe pytanie kiedykolwiek, jakie miałem. Nawet na maturze tak ciężkich pytań nie było. Zadam ci pytanie, czy twoja postać na J ma imię? To nie jest pytanie jakby co, ale możesz mi powiedzieć. Nie, dobra, ja wiem, że ma na J imię. Zostało mi tylko dwóch na J. Ja proponuję ci jeszcze zadać pytanie. Nie, jak nie, ja muszę gadać. To ja potem ja zgaduję. Rundzie ja zgaduję tylko pytanie. Którego? Ale jak ty zadasz pytanie, to ja będę potem zgadywał. Dobra! A, dobra! Jest! Nie! Wygrałem! Nie wierzę. Jezus, jak mi serce bije! W końcu coś mi wyszło w tej grze! Ale tu miałeś farta zwykłego. Nie, nie, miałem umiejętność. Zostawcie Gabi dla lajka, dla Gabi. Gabi dla Gabi, nieważne. Wszystko dla Gabi. Chyba, że Fałdolce to nie. Fałdolce nie. No i jak widzieliście, udało mi się wygrać. Choć pełen emocji to był odcinek. Wy pamiętajcie, żeby koniecznie pobrać Matchmasters z mojego linku w opisie. Lub skanując kod QR widoczny obecny na ekranie. I zgarnijcie darmową piniatę pełną super prezentów.